40 młodych uczestników warsztatów tanecznych przez cały tydzień uczyło się sztuki hip-hopu i street dance. Zajęcia odbywały się w Obrzyskim Ośrodku Kultury pod okiem profesjonalnej instruktorki. Warsztaty zwieńczone zostały występem dla rodziców i dziadków. Warsztaty taneczne to część oferty wakacyjnej, jaką Wałbrzyski Ośrodek Kultury zafundował dzieciom. Z bezpłatnych lekcji street dance skorzystało aż 40 osób. Hip-hop street dance to jest rodzaj tańca ulicznego. Street dance to jest taka ogólna nazwa różnych tańców tańczonych tak naprawdę kiedyś w latach 70-tych, 60-tych na ulicy gdzieś w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku. Od tego się pochodzi nazwa. Jest to styl tańca, który się cały czas rozwija. Ciągle dochodzą jakieś nowe elementy. Podczas warsztatów młodzi amatorzy uczyli się m.in. takich stylów jak locking, popping, house czy dancehall, czyli różnych odmian tańca ulicznego. Warsztaty odbywają się nie tylko w okresie wakacyjnym, również podczas roku szkolnego młodzież korzysta z zajęć tanecznych w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury. Większość młodych podopiecznych instruktorki stawia dopiero pierwsze kroki w tej dziedzinie sztuki. W dodatku nie mieli zbyt wiele czasu, by przygotować pokaz kończący zajęcia, który zobaczyli ich bliscy. Występ, pokaz taneczny dla rodziców, dla dziadków, dla bliskich tych dzieci, którzy chcą zobaczyć, czego się nauczyliśmy w ciągu całego tygodnia. W ciągu tak naprawdę 4-5 godzin zajęć, więc nie było to dużo, ale myślę, że jest to atrakcyjny występ, że będzie się podobać. Jest to dynamiczne, kolorowe, fajne. Witam wszystkich i zapraszam na szalony taniec dyskotykowy a la lata 70.